koniec początek. Przyjechał Tomek. Siemano. Tomek jest nowym rekinem, już ma 800, już chodzi sobie w wodzie. I patrzcie, co dostałem. Neopremy. Żeby nie martw zimą. Patrzcie, kto przyjechał, Konrad, z pół Polski, z końca Polski. Jest przed siódmą, wstartujemy do wody. Dzięki śliczne. Suwenirki tu są. I za chwilę się ładujemy. Witam. Zobaczcie, jak zostałem obdarowany przez Zbynia. Ja tak samo zostałem obdarowany. Koszuleczkę, okrowiec na wykrywacz, który sobie kupiłem dopiero. Przyda się. Także wszystko się przyda. Idziemy. Więcej informacji, jak będziemy nad wodą. Dokładnie, idziemy jak będzie widno, bo jest ciemno jak nie wiem co. Mała pauza na kawusie i lecimy dalej. I Konrad tu jest. Idziemy na kawusie, nie? Siema. Duży Zbigniew już jest w czasie. Irek jest też za nami gdzieś tutaj. Tak. Ale ponoć mega wieje tak. No, ja czuję tu. Dokładnie. Dobra, chodź na kawkę na razie. Patrzcie to. Daleko otwórz. W zamku. Panie Darku, drzwi. Dzięki. Dałem najważniejsze rzeczy. Co się stało? Konrad sobie wziął czekoladkę. A duży Zbigniew przed chwilą mignął w tą stronę. W lewo, na półwysep. Pan jest w Polsce, tylko jest ze Słowacji. Panie. Bo dostanie złoty... wszystkie bez zielonego sreberka. Kurde, jak tu nie pić, nie? Dzięki, żółw mistrzu. To co, lecimy, nie? Ja do Ilka wysyłam informację, siema duży Zbigniewie. Cześć, siema. Siema, że policja stoi we Władku, uważaj, a oni już jest w chałupach. No. Oni akurat do sklepu wyjeżdżali. Aha, ale już się ustawili, już suszyli, wiesz? Ale ja jeżdżę, że wolno, także... Co? Nie wieje aż tak tragicznie, nie? Chyba. Jest i Konrad tutaj, już. Witam po raz kolejny. Tak, już zawidnego. Witam. Dzisiaj będzie ciepło, nówki, wodery. No promowe, dzięki Tomek, mistrzu, prezencie mi dałeś wczoraj. Ciepło nie jest na dworzu, ale na WK umówili, że nie będzie łatwo. Także wbijamy do wody, do zobaczyska przy sygnale. A jeszcze musimy pomóc Rutusa poskładać, bo pierwszy raz dzisiaj będzie odpalał Konrad wykrywacz. Kupił sapera sobie. To jest poszukiwacz, zaczyna od instrukcji. Instrukcja to była w domu przerobiona. Dokładnie, ale jest nowy Rutusik, założone są bateryjki. Fajna kosa. Fajna kosa. Jakby były wodoszczelne, to by były najlepsze pod słońcem. Dobra, lecimy. Duży Ino wdepnął wodę, już ma dwa Zico PRL. A ja odpalam sprzęta. I do wody. Oj, pierwsza moneta jest Lutusem. 20 groszy. 20 groszy. Ha, jest czerwona jak cegła. Brawo ty. Badziewny tulipan. Masakira. Do torby, tylko nie pokaleczyć. Dobra. Jest chyba 2 grosze. Poproszę. Tak jest. Chyba widzę 100 groszy. Jest. Już mam 102 grosze. Mega. Konrad tam ładnie kosi na brzegu. I super. Ja, 100 groszy znowu. A co to za bucik? Co ma? 50 groszy. Pieniądz. Ile? Sto groszy chyba. A jak?
100 groszy. Nie podrzucone. Kolejny zik. Jedziemy kawałek dalej całym peletonem. Dojechał jeszcze Łukasz. Może dojedzie do nas, a jak nie, to zostanie na tym miejscu, gdzie my sobie nazbieraliśmy zableczek. Jest złotówa na wierzchu, a duży mówi zostaw. Mega, nowe miejsce. Będzie dobrze. Kolejna moneta płyt. Ale szaleje. Taki zderzak jakiś. Coś od czegoś. Mosiądz chyba. Pół kilometra od brzegu jest 100 groszy. Więc proszę. 10 groszy, 7,2 rocznik Amelinio. Chyba są oksy. No są. I to komplet. Sygnał 2. Duży Zbigniew też ma jakieś oksy. To jakiś dziwny trójkąt. Co to jest? Za firma. No i git. Mają tu punce, nie mają punce. Pyk. Chyba widziałem sreberko. Okrągły kolec. I jest. No. Lekko wygłęb. Ale się liczy. Taki wielki kolec. Super mega. Jupi. Płytkie 19 na 200 groszy. Dawaj, chodź. Jest 200 groszy jeszcze na ostatni sygnał. Pięknie. I powoli spadamy. Do domu. Przygotowanie do podsumowania. Zaczniemy od dużego. Nie, lepiej nie. Nie jest źle, czekaj. 5, 7, 8, 9, 10. Panie. Pereli, ty nie liczysz. 11, 12 zł ponad masz. Całe? Ponad 12 zł masz. Ja idę. Nara. Oksy niekompletne. Ja mam od twoich oksów. Irek znalazł wyjhajster w tych oksu. Podkładka. Irek na kosie widzicie tutaj. 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ze 23 tu masz. No gdzieś. 23 Irek. Wariat. Wariat. Część od oksów. Jaka to? Punce są jakieś, panie, tutaj. Tu są punce, coś tam. Ty, to nie są popierdółki, nie były bynajmniej. Także tak. Iketa z wanny z czasu PRL, miedziana. Szukamy właściciela, jak coś. No i dobra, teraz u mnie. Piątka. Czekaj, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja mam 15 zł. Kompletne oksy. I srebrny kolczyk, zobacz. Wypłakany. W wypłakanym stanie. Ale jest sreberko. Także tak. Cała pałatka hajsu dzisiaj tu jest. Jeszcze Konrad miał, nie? Nakoszone. No. Ale nie wiem, gdzie jest. Odezwiemy się do Konrada. Najwyżej zdjęcia wrzucimy, bo Konrad gdzieś tam był we Władysławowie jeszcze. Pozdrawiamy z naszego tutaj półwyspu. Morze Martwe. Morze Martwe, może być. Ale daje cały czas. I jutro jaki plan? Do wody. Do wody. Dopóki lód nie ma 10 cm, to duży mówi, da się kopać. Tak. Dobrze jest. Miłego dnia, trzymajcie się, hejka.